Już w pierwszym okresie budowy Nowej Huty próbowano gromadzić eksponaty do przyszłego nowohuckiego muzeum. Archiwizacja ta, ze względu na rozproszenie i brak koordynacji wybranych placówek, natrafiała na wiele trudności. Jedynie Polska Kronika Filmowa w sposób systematyczny i profesjonalny wzbogacała swoje zasoby. Oddanym idei utworzenia muzeum był znany działacz Polskiego Października Ludwik Mikrut, który przez wiele lat gromadził dokumenty i fotografie w pomieszczeniach Zakładowego Domu Kultury Huty imienia Lenina, dziś Ośrodka Kultury imienia Cypriana Norwida. W 1997 roku powstało Stowarzyszenie na rzecz powołania Muzeum Nowej Huty. Zaczęto wtedy gromadzić pamiątki, archiwalia, fotografie. Zostały one później zaprezentowane na wystawie w Walcowni Zgniatacz. Ze względu na to, że wystawa na Zgniataczu nie miała profesjonalnego przygotowania, a także wstęp na teren kombinatu dla zwiedzających był utrudniony, zaczęto poszukiwać budynku w centrum Nowej Huty. Wybór padł na budynek po dawnym kinie Świt. Ze względu na skomplikowane sprawy własnościowe budynku po kinie Świt nie udało się pozyskać. Zaczęto szukać innej lokalizacji. Wybrano pomieszczenia po dawnej składnicy harcerskiej przy Alei Róż na osiedlu Słonecznym 16. Jeżeli popatrzymy na samą hutę, to przekonamy się, że to nie tylko miasto czy antysocjalistyczne, czy socjalistyczne, ale to część Krakowa, która ma swoją przebogatą historię, olbrzymią historię, której nie docenialiśmy. To jest miasto, które nie tylko ma kopiec Nowej Huty, nie tylko pałac w Branicach, ale miasto, gdzie znajdowały się ślady bardzo dawnego osadnictwa. Stąd koncepcja tak zwanego muzeum rozproszonego, to znaczy pewnego rodzaju trasy turystycznej o charakterze historyczno-muzealnym. Tu będzie punkt zborny, tu będzie początek, ale właśnie cała huta będzie obiektem zwiedzania. Nowa Huta jest dość niska, dlatego że tutaj do roku 1963 było czynne lotnisko i nad Nową Hutą po prostu przelatywały lądujące samoloty. W oddziale prowadzone są zajęcia edukacyjne. Na tej ścianie chcieliśmy przybliżyć postacie architektów budujących Nową Hutę. Również tutaj znajduje się punkt informacji miejskiej. Istnieje możliwość zamówienia sobie wycieczek autokarowych i pieszych
po najciekawszych obiektach, zabytkach i miejscach Nowej Huty. Nowochódzkie Muzeum otworzyło kolejną wystawę zatytułowaną Nowa Huta – architektura i twórcy miasta idealnego. Na ekspozycji pokazano wiele niezrealizowanych i nieznanych projektów, w tym makiet nowochódzkich budowli. Nowa Huta została zrealizowana tylko w 90%. To, co miało stanowić o jej uroku, o uroku socrealistycznego miasta, nigdy tak naprawdę nie powstało. Na naszej wystawie można zobaczyć wizję prawie idealną.